Dzień dobry, dzień dobry! Tutaj Ola i Emilka z Pasieki Słodka Natura. Do dnia 21 stycznia do godziny 21:59 mamy czas na zagłosowanie na Apilandię na stronie Dziecko w Podróży. Apilandia ma szansę na wygraną na tej stronie. Dostaną specjalny certyfikat na miejsce przyjazne dzieciom, na naprawdę fajne miejsce, które można odwiedzić z dzieckiem, będzie promowana jako miejsce atrakcyjne na wycieczki z dziećmi. Zajmują naprawdę wysokie miejsce i brakuje im niewiele głosów, żeby wygrać ten konkurs. I myślę, że my jako pszczelarze musimy im pomóc. Oczywiście my z Emilką wybieramy się do Apilandii. Myślę, że na razie nie teraz, bo aktualnie poza światełkami nie będzie tam dla niej nic atrakcyjnego. No i myślę, że z Warszawy tam to byłby mały horror aktualnie, taka wycieczka. Ale myślę, że za jakiś czas się tam wybierzemy. Na pewno się wybierzemy, odwiedzimy Apilandię. A tymczasem zachęcam Was do głosowania. Jest bardzo mało czasu, Apilandia ma szansę na wygraną. I myślę, że my jako pszczelarze musimy dbać o to, żeby propagować pszczelarstwo oraz wiedzę o pszczołach. No dokładnie. I myślę, że dzieci... Warto, żeby dzieci miały już dużą wiedzę, żeby same nawet uczyły swoich rodziców, którzy również mają aktualnie bardzo małą wiedzę o pszczołach, żeby wiedziały, że miód nie bierze się ze sklepu, żeby wiedziały, jak ważna jest rola pszczelarza i co robi pszczelarz i jak ważna jest rola, najważniejsze, pszczół. Dlatego zachęcamy Was serdecznie do głosowania. Mamy mało czasu, trzeba się spiąć i trzeba wygrać. Prawda, Emiśka? No, nie żadna Energylandia, tylko Apilandia musi wygrać. Więc serdecznie Was zapraszamy do głosowania i chciałam powiedzieć, że w ten weekend wpada nowy film o miodarce Łysonia. I nie, film nie jest sponsorowany przez firmę Łysoń, to jest nasza własna akcja i mam nadzieję, że się postaracie i wygramy. No właśnie. Więc serdecznie Was pozdrawiamy i do zobaczenia już niedługo, pa pa! Zapomniałyśmy dodać kilku rzeczy. Jeżeli głosujecie z telefonu, musicie przekręcić ekran ze względu na to, że nie będziecie mogli kliknąć, nie będziecie mogli zagłosować po prostu. Nie wyświetli wam się ten kciuk w górę. Kolejna rzecz jest taka, co uważam, że jest, co ważne, warto powiedzieć, że jeżeli... To też, że jeżeli udostępnicie post konkursowy na stronie na Facebooku Apilandii, to możecie wygrać także jakieś słodkości z tej także firmy. Więc serdecznie jeszcze raz Was zapraszamy do głosowania i mam nadzieję, że się postaracie. Do zobaczenia!